powiedzieć. Czy są drogie dzieci? Tak, proszę Państwa. Drogie dzieci, w sobotę 1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji wasi rodzice i nauczyciele przez długie miesiące przygotowywali dzisiejszą niespodziankę. Inscenizację baśni pod tytułem Kopciuszek. Dlatego proszę Was, usiądźcie wygodnie, słuchajcie i patrzcie uważnie, a być może spośród dzisiejszych aktorów rozpoznacie swoich najbliższych. Dlatego teraz zapraszam wszystkich do obejrzenia przedstawienia baśni pod tytułem Kopciuszek. Że sierotkę nazwano Kopciuszkiem. A ona ocierała łzy tylko fartuszkiem. Szorowała, harowała, a przy pracy tak sobie śpiewała. Macocha z córkami siedziały w salonie, kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką prowadziły rozmowę.
rycerzy do szlachty, do mieszcza. Król jegomość kieruje orędzie, niech lud pozdrowiony będzie. Obieszczam więc wszystkim i wszędzie, że dnia 3 czerwca w pałacu bal się odbędzie. Król z całego serca na królewskie komnaty swoje zaprasza wszystkie dziewoje. A którą królewicz wybierze, którą pokocha szczerze, której da pieszczeń i słowo, da będzie przyszłą królową.
córka wdowy panna Katarzyna, hrabianka Klementyna, panna Alina, córka Dworzanina, księżniczka Telimena, pierwszy do mnie dostanie. To w sumie, panie, ten i zbieram schowa.
Posłuchajmy, co Herod obwieszcza. Bo rycerze do szlachty do mieszcza, król jegomość kieruje orędzie. Straż królewska poszukiwać ma wszędzie. A gdy znajdzie się właścicielka złotego pantofelka, w otoczeniu dam i rycerzy, do pałacu ją sprowadzić należy. Ta wieść się rozeszła po mieście, panie chyba ze 200 czekało. Proszę mi wierzyć, by złoty pantofelek przymierzyć. A królewscy strażnicy chodzili od ulicy do ulicy. Chodzili od domu do domu i nic nie mówiąc nikomu, szukali, gdzie ta nóżka niewielka, która do złotego pasuje pantofelka. Przykro mi, nie pasuje. Panienko, nie pasuje. Też nie pasuje. Też nie pasuje. Przyszedł strażnik do mieszkania macochy, a córeczki w jedwabne bączoszki stopy swoje przystroiły i w złoty pantofelek pchają ile siły. Nie chcę przepuścić gości. Chociaż tam nie ma kogo.